Witam was, z tej strony Kamil46, kolejny raz w Joyset Szybcy i Gniewni. Cóż, powracam do dosyć długiej przerwie, już chyba przerwie dwumiesięcznej, a niestety była ona spowodowana problemami w szkole, dokładniej z pewnymi zarówno zaległościami, jak i ocenami niedostatecznymi, ale obecnie już sprawa została rozwiązana. I tym samym też was informuję, że żeby trochę nieco zrekompensować już taki zaległy materiał, ten dwumiesięczny, postanawiam po raz kolejny nagrać serię odcinków i dokładnie 3 odcinki od tej chwili. No i mam nadzieję, że mi przynajmniej też wybaczycie to, że was nie poinformowałem w żaden sposób, dlaczego mnie nie ma i czy robię przerwę, czy nie robię przerwę. Postaram się też od tej pory właśnie na tym popracować, no i życzę wam, abyście przybaczyli oraz także też mówię, żebyście najlepiej właśnie polubili moją stronę na Facebooku, abyście właśnie otrzymywali takie informacje. No i cóż, to byłoby w sumie tyle, jeśli chodzi o informacje o kanale, tak więc możemy rozpocząć grę. I pamiętam właśnie ostatnim razem, że miałem ciągłe wpadki w ostatnim odcinku, a to, nie wiem, uszkodzenia ciągłe, a to przegrywane wyścigi. I pamiętam za to, że u Marii niewiele nam szacunku brakuje, aby już organizować u niej imprezy. I chcę tylko zobaczyć, czy jest to prawda. Tak, faktycznie jest to prawda. I rzeczywiście tak jest, tylko 50 punktów szacunku nam brakuje. I też tak swoją drogą mamy 83% szacunku u wszystkich osób, znaczy ogółem. Więc naprawdę jest to bardzo duży wynik. Ale niestety u Jacka mamy dalej bardzo małe to mniemanie o nas, tak więc no u Jacka będzie faktycznie bardzo ciężko taki szacunek uzyskać. No tak więc cóż, ostatnim razem faktycznie też wygraliśmy wyścig z Marią, to był chyba, nie pamiętam właśnie jak się ten wóz nasz wzywał, FTO, F2, jak to on się tam nazywał, przepraszam, ale już pozapominałem, chociaż powinienem sobie przypomnieć, aha, to był Mitsubishi, no teraz już sobie przypominam. Chcę tylko zobaczyć szybko specyfikę. Dobra, to był taki... I na chwilę sobie też pojadę na jazdę próbną. W sumie powinienem to zrobić jeszcze przed nagrywaniem tego odcinka, ale postanowiłem w tej chwili nagrać, wykorzystać ten dzień, aby nagrać właśnie serię odcinków, zarówno z Joyset, jak i ze Star Wars Conquest. No bo jednak faktycznie przez te 2 miesiące nic nie wrzucałem, nawet nie nagrałem dla was życzeń bożonarodzeniowych, a jedynie się ograniczyłem do informacji na Facebooku. Naprawdę, tylko do tego się ograniczyłem. No, nie wiem też, dlaczego tak u mnie jest, ale tak swoją drogą też na chwileczkę wracając właśnie do Bandicama i zarówno właśnie nagrywania, to zmieniłem kodek w Bandicamie. Do tej pory nagrywałem na podstawowym MPG, chyba się tak nazywał, a tej chwili zmieniłem ten kodek na... Nie pamiętam, jak on się nazywa, tutaj gdzieś wam dam informację, jak się on dokładnie nazywa. I on zwiększa zarówno jakość, jak i płynność materiału i niestety kosztem większego rozmiaru pliku. I w tej chwili mogę w sumie teraz poczuć ten ból innych YouTuberów, szczególnie tych większych, którzy mówią na przykład, że zostawiają swoje materiały na noc, żeby zostały tam skonwertowane czy tam zmontowane. I teraz mogę przynajmniej chyba odczuć ten ból, jeżeli przez jedną sekundę chyba 20 mega mi zabiera czy tam ileś, bo już dokładnie nie pamiętam, ale coś takiego, ale wtedy teraz w chwili faktycznie widzę, że mam równe 60 klatek, a podczas zwykłego nagrywania, jeśli chodzi o Joyset, to zwykle miałem właśnie, to znaczy podczas jazdy oczywiście, miałem 40-30 klatek, to było też bardzo widoczne, w tej chwili mam równe 60, więc naprawdę jest nieźle, przyznam szczerze, naprawdę jest nieźle. Dobra, widzę, że ten wóz nie rzuca się zbytnio, bo to jest chyba właśnie na przednie koła, chyba tak. No dobra, w takim razie możemy zakończyć. Dobra. Chociaż właściwie, chcę się właśnie się przypatrzyć, czyli to jest na przednie koła. Tak, to jest na przednie koła. Bardzo dobrze. Bardzo, bardzo dobrze. Mamy dalej tą Toyotę Suprę, ale no niestety przy tej Toyocie Suprze to ja jeszcze muszę ją nieco zmodyfikować.
No i też się nieco przyzwyczaić do jeżdżenia, ale z takich właśnie tylnych, znaczy samochodów na tylne koła, to właśnie lubię zarówno Corvette, jak i Supra. No tak więc dobra, chyba sobie zrobimy kolejny wyścig. No i możemy w sumie właśnie spróbować wyścig zespołowy. To jest... Aha, to jest tor. Dobra, no to niech będzie sobie tor. Oczywiście bierzemy naszą... Albo to jest dwuosobowy. Aha, no to dobra, to sobie Vito oczywiście bierzemy. I sobie wybierzemy... I właśnie kim sobie pojechać? Bo to jest na 8 klasę. Moglibyśmy w sumie Integrę wziąć. Albo nie, w sumie Integry nie będę brał. Aha, bo właśnie też zapomniałem przełożenie zmienić, bo postanowiłem, bo troszeczkę, bo też rozmawiałem z jednym ze swoich widzów na... z jednym widzem rozmawiałem na przez Facebooka i tam troszeczkę rozmawialiśmy, właściwie on też, trochę też mnie natchnął, aby zmienić przełożenie w swoich wozach, przynajmniej niektórych, no i właśnie zapomniałem to zrobić, żeby tak przynajmniej nie dawać kluczu na to przyspieszenie, bo faktycznie, na przykład przy Hondzie, albo przy na przykład Maździe LX8, to jak już osiągnę tą maksymalną prędkość, to wtedy faktycznie mój wóz jest wolniejszy, a jednak nie chciałbym, żeby tak było. No i zrobimy pewnie eksperyment, ale to dopiero w następnym wyścigu. Dobra, to ja sobie wezmę Hondę, a on niech sobie weźmie Forda Focusa, jak to zwykle bywa. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy... Albo dobra, pojedziemy bez zakładu. Aha, no i właśnie, o czymś zapomniałem wam... Bo ja na chwilę przerwałem temat. No super, zapomniałem o czym wcześniej mówiłem do was. Oj, dobra, jedziemy. Skoczyłem na trzecie. Oj. No i naprawdę, mam 60 klatek. No dobra, teraz mam 50, ale dalej jest tak prawie 60 się trzyma materiał, więc jest naprawdę super. Nitro. Tylko że... Oj. Szefie, trzymaj tempo. Dobra. Na pierwszym miejscu. Tylko szczerze wam powiem, że ja niestety dalej montuję filmy w 30 klatkach, tak więc te 60 klatek będą kompletnie niewidoczne. Chyba że uda mi się jakoś znaleźć sposób, aby w Camtasia, albo już od roku montuję filmy w Camtasia, musiałem sobie porzucić Movie Makera, z którym na Windows XP przez 2 lata miałem różne problemy, o których się w sumie jakby nie mówię, też wielokrotnie żaliłem, czy to wam, czy to znajomym, żeby znaleźć sposób, aby właśnie montować w 60 klatkach, bo tak to póki co znam tylko sposób, aby montować w tych 30. Ja z Sony Vegasa nie korzystam. Sony Vegas, pomimo tego, że jakby nie mówić chyba wszyscy youtuberzy, przynajmniej ci znani, przeze mnie nazywani jako osobistości youtuberskie, oczywiście w cudzysłowie, bo to dla mnie osobistości nie są. Otóż właśnie chyba raczej w większości korzystają z Sony Vegasa, ja wolę korzystać sobie z Camtasia, która przez... Oj! Przez kilka dni jest darmowa! Dobra, Vito, troszeczkę szybciej, bo nas tutaj za bardzo go dogonili. Tylko ja się staram tutaj go nie uszkadzać. Ja właśnie o tym mówię, że Honda tutaj już mi uzyskała maksymalną prędkość i niestety ona już staje mi się tutaj wolniejsza. No to nawet wyraźnie widać, mi Vito trochę ucieka. Vito troszeczkę szybciej. Może troszeczkę z zewnętrznej strony się będziemy trzymać. O, i tym sposobem my jesteśmy pierwsi. Mam też nadzieję, że dobrze jest mnie słychać, ponieważ troszeczkę dalej od mikrofonu mówię do was. Koniec okrążenia. Ej. Straciłem panowanie. Dasz radę, Vito, dasz radę. A szczerze wam powiem, że właśnie też znowu sobie nie robiłem żadnych takich testów przed nagrywaniem. No oczywiście jak zwykle kolejne uszkodzenia. No czyli Kamil... nic się nie poprawił. Ale przynajmniej będziemy mieli taki pierwszy wyścig z głowy. No i Vito, wyprzedzaj mnie, jeżeli masz nitro jeszcze. Chyba go właśnie nie ma. Nie za fajnie.
No i widzicie sami, że Vito jest naprawdę szybszy ode mnie. Ale to też może świadczyć o tym, że on ma niektóre rzeczy prototypowe, a chyba Honda ich nie miała. No przepraszam, ale właśnie nie pamiętam. Będę musiał sobie później zobaczyć. Spadłem na drugie. Ech. Zamiast walczyć z przeciwnikami, to my walczymy pomiędzy sobą. No i super, udało się nam. Chyba uzyskamy trochę też szacunku u Mari, chociaż on nie będzie jakoś specjalnie duży. Uzyskaliśmy 5000, no i właśnie chcę zobaczyć Honda. A nie, on ma jednak prototypowe części. No dobra, czyli po prostu tylko to przełożenie muszą zmienić. Nieźle sobie radzisz na to. Trudno się z wami ścigać, senior. O i popatrzcie, mamy tylko jeszcze dwa punkty. Szacunku nam brakuje, aby organizować u niej imprezę. No właściwie raczej rzucić jej wyzwanie, żeby móc je organizować. Tak powinienem powiedzieć. Doprecyzować swoją wypowiedź. Dobra, a w sumie właśnie tak. Spróbujmy zmienić może nieco to przełożenie. Zrobimy pewien eksperyment, bo faktycznie to przełożenie jest zbyt duże. I może zdamy bardziej tak na prędkość maksymalną. Ja oczywiście nie wiem, czy to mi coś da, ale spróbujmy. No może sobie właśnie tak dajmy. Zobaczymy, czy to nam coś da. Mamy naprawdę bardzo dużo pieniędzy, więc możemy próbować. O! To jest właśnie nasz trzeci potencjalny członek załogi. Chief się nazywa. O, tak się ona właśnie nazywa. Jest! Udało się, w końcu się przełamał. W końcu. Jak sami widzicie, on nieco co pod względem temperamentu jest lepszy od Amber i chociaż pod względem umiejętności już niestety nie, ale to może że też wynikać z tego faktu, że Amber jednak jeździła już z nami przez 6 wyścigów, no i w 5 wyścigach wygrała. Oczywiście nie osobiście, tylko dzięki mnie. Pod względem właśnie umiejętności, znaczy Vito tutaj też właśnie ma najlepszy temperament w tej chwili, no ale to właśnie świadczy o tym, że wielokrotnie jeździł w wyścigach. Się ścigał, jego umiejętności też z czasem wzrosły, a u Chiefa no to te umiejętności póki co są najgorsze, ale jednak temperament też ma bardzo dobry. I super, w końcu mamy Chiefa, jest! Trzeci członek załogi. O, jak miło, wracamy nagrywać Juicet i w końcu mamy trzeciego członka załogi. No to chyba jakaś nagroda od was, muszę przyznać. Dobra, w takim razie sobie zrobimy kolejny wyścig. Tym razem sobie założymy i może tym razem zrobimy... Właśnie, gdzie? A niech będą może lisy, chociaż... Albo nie, lisy lepiej nie. Nie, u nas też tego nie może nie zrobić. Albo... A dobra, niech będą miejsce wojownicy, niech będą. Niech będzie 8. klasa. A co ja nie dałem? A nie, jest dobra, kurczę. Widzicie jak Kamil pozapominał? Niemożliwe. Dobra, niech będzie odwrócona. I sobie właśnie Chiefa weźmiemy. Ja będę musiał go właśnie tutaj nieco podszkolić, bo on niestety nam tutaj... Aha, zapomniałem naprawić wóz, no dobra, trudno. On nam tutaj niestety troszeczkę jeszcze słabo jeździ, ale... Będzie dobrze. Mamy tutaj Suim. Aha, no tak, bo ja u miejskich wojowników robię. Dobra. No to cóż, jedziemy. Teraz na pewno? Tak, na pewno, dobra. Dalej, Chief, jedziesz. Ty, jesteś ze mną czy z nimi? Jestem z tobą. Jestem pierwszy. Jak mogliście usłyszeć, to Chief ma taki sam głos co Vito. Po prostu to jest ten sam aktor, który podgłada za niego głos. No i właśnie tutaj widzę, że Chief już tutaj ten temperament straci, już nie wspominając, że jak nam się wysunął na prowadzenie, to tylko po raz kolejny pokazuje, że jest naprawdę dobry. Ale to też może świadczyć o tym, że ma jednak bardzo dobry wóz. Który faktycznie jest wozem prototypowym. Nie mam nitro! No jakie wydałeś, no to ja się nie dziw. Ale naprawdę, Chief jest bardzo dobry. No i popatrzcie, pierwszy jego wyścig. Wygrany. Wyścig jest mój. Super, udało się.
Bardzo mi się to podoba. Chiefowi się udało. Mamy pierwszy wyścig za sobą. Umiejętności prowadzenia. No dobra, niech będą umiejętności prowadzenia. I popatrzcie, możemy teraz rzucić wyzwanie Marii. Ale będzie wspaniale. Warsztat, szybko jeszcze. Co? Nie możemy? Znaczy w sensie ten, że nie musimy? Nie, musimy. To nie wiem, dlaczego mi pokazuje, że nie trzeba nic zmieniać. Nie wiem. Może tutaj też trochę zmienimy. No właśnie, damy sobie taki eksperyment. Jak damy sobie na prędkość maksymalną, czy będzie dalej taki szybki, czy już nie? O, mamy wyzwanie od Marii. Dobra, chłoptasiu, spokojnie. Jeśli wygrasz Los Gatos, pozwolę ci organizować wyścigi na moim terenie. Jak najbardziej, moja droga. Jak najbardziej. Świetnie, do zobaczenia. Super. Tor, tak? Tylko, że to nie jest tor po jej torze, tylko to jest, są tereny pozamiejskie. No dobra, niech będzie. Oczywiście jedziemy. To jest siódma klasa i teraz moje pytanie jest takie, jakim ja wozem najlepiej powinienem pojechać? Mógłbym w sumie wypróbować ten nowy wóz, tylko że on tak nie jest zbytnio dobrze stuningowany, wprawdzie ma wszystkie tutaj rzeczy takie podstawowe pododawane, dodane znaczy, ale wydaje mi się, że chyba raczej wybiorę sobie Forda mimo wszystko, chociaż ten Ford, o nie, bo w tym Fordzie też mam właśnie to przełożenie. No trochę ciężka decyzja, szczerze wam powiem. Bo to jednak jest bardzo ważna informacja. Znaczy bardzo, bardzo ważna kwestia. Mogę jeszcze Mazdę wziąć w sumie. Albo to ja te Supra? Byłby to dla niej też świetny sprawdzian. Ale może jednak mimo wszystko spróbujemy Fordem. A i Maria jednak tutaj zastosowała Mitsubishi Eclipse, w sumie powinienem to przewidzieć, no ale nie przewidziałem. No i cóż, spróbujemy. Będzie miała na pewno bardzo dobry start i trochę będzie ciężko ją dogonić. A ja będę musiał uważać na zakrętach i będę musiał właśnie przede wszystkim hamować wcześniej. No tak jak wspominałem, Maria właśnie ma tutaj dobry start, to jest tylko dlatego, ponieważ ma Mitsubishi, bo jednak Mitsubishi Eclipse faktycznie ma bardzo dobry start. Ale jak już widzicie, szybko ją nadganiam. Oj, tylko lepiej tak trochę się też dalej od niej trzymać trzeba. Ale za to ładnie ją wyprzedziłem. Więc cóż, możemy uciekać powoli. No i jak właśnie też wam wcześniej wspominałem, mam równe 60 klatek, no teraz mam 50 akurat, ale rzeczywiście się są bliskie tej 60-tki i mnie to naprawdę bardzo cieszy. Naprawdę mnie to bardzo cieszy, tylko jak mówię, ja mam to jednak filmy w 30 klatkach, więc te 60 klatek będzie później, będą kompletnie niewidoczne. Jednak cieszy mnie sam fakt właśnie, że jest lepsza jakość, tylko troszeczkę ubolewam nad tym, że te pliki będą bardzo dużo ważyć. Będę musiał chyba sobie używać tego Filmmaker, czy jak on się tam nazywał. Program do konwertowania właśnie różnych plików, na przykład do zmniejszania ich wagi. Jak widzicie, naprawdę mi się udaje, ale to pewnie też kwestia tego, że jednak ten Ford jest faktycznie naprawdę bardzo dobry. Pomimo tego, że on również ma to przełożenie na niższe, znaczy niskie przełożenie, czyli żeby szybciej nabierało to przy prędkości maksymalnej, ale żeby... A niestety później, no, jest coraz wolniejszy z powodu właśnie tej osiągniętej prędkości. I to jednak faktycznie ten Ford jest naprawdę bardzo dobry. No i już nie wspominając o tym, że ciężko się zakręca, to trzeba przyznać. Ale mimo wszystko naprawdę bardzo dobrze mi się jeździ. I
Tak jak właśnie wcześniej wspominałem, nakręcę w tej chwili 3 odcinki, żeby jednak mieć tę serię małą. I będę wrzucał na pewno jeden odcinek. Raczej będę się starał wrzucać, bo ja niczego nie obiecuję. Ja wolę jednak nie prowadzić żadnego planu nagrywania, bo to jednak dla mnie troszeczkę jest bez sensu. I tutaj nie mówię oczywiście, żeby wam na złość robić, bo nic z tych rzeczy, ale po prostu jeżeli ja będę ciągle zawalał, bo nie wiem, bo a to coś mi wyskoczy, a to cokolwiek innego, to po prostu nie chcę później mieć jakichś pretensji, których oczywiście nigdy nie miałem z waszej strony i nigdy ich takich nie było i rzeczywiście mam nadzieję, żeby właśnie nigdy nie było. Ale żeby rzeczywiście się nigdy nic takiego nie okazało, że miał być odcinek w danym dniu, a go jednak nie ma. Dlatego takiego planu wolę nie prowadzić. I jednak mimo wszystko będę się starał, aby się pojawiały dwa filmy w tygodniu. Jeden z Juice, drugi ze Star Wars Conquest. Kiedy dokładnie nie mogę powiedzieć, ale będę się starał, żeby coś takiego było. No a w przypadku nagrywania się teraz tych 3 odcinków, no to na pewno przez te najbliższe 3 tygodnie się pojawi. No i super, udało się nam wygrać. Mamy kolejną dzielnicę. Mamy kolejną dzielnicę. Czy wy to rozumiecie? Super. Nieźle sobie radzisz na torze. TK to już chyba nas uwielbia najbardziej. Wpadnij do nas i pokaż, jak się organizuje imprezę. Będzie zabawnie. Jak najbardziej, moja droga. Jak najbardziej. Co mogę powiedzieć więcej? Mamy... którą to już? 6. dzielnicę podbitą, w cudzysłowie podbitą, czyli mamy ich w sumie 7. No bardzo ładnie, jeszcze tylko Melody i Jack nam został. Naprawdę jest super, naprawdę. Ale dobra, cóż, to byłoby w sumie tyle, jeżeli chodzi o ten pierwszy odcinek. Ja tylko na szybko zobaczę, czy się wszystko dobrze nagrało, jeżeli tak, to nagrywamy kolejny. Ja naprawdę bardzo wam dziękuję za oglądanie i jeszcze raz przepraszam za to, że nagle zniknąłem bez żadnej zapowiedzi o przerwie. Jednak mimo wszystko będę się starał, żeby takie przypadki się nie zdarzały. No i właśnie po raz kolejny właśnie was zachęcam, abyście... właśnie po raz kolejny was zachęcam, abyście polubili moją stronę na Facebooku, aby otrzymać wszelkiego rodzaju takie informacje. No i cóż, dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia do następnych filmów. Trzymajcie się, do zobaczenia.